Agon to bardzo osobisty spektakl, rodzaj choreograficznego monodramu, czy też krytycznego, ale i niepozbawionego poczucia humoru studium. Studium łączenia zawodu artystycznego i macierzyństwa. Agon oznacza po grecku walkę, spór. Starożytni Grecy określali w ten sposób m.in. dialog pomiędzy postaciami. W moim spektaklu opowiadam o matce artystce, artystce matce i o wdrukowanym kulturowo i społecznie poczuciu winy. W moim agonie jednak nie jestem sama. Na scenie towarzyszy mi wirtualna terapeutka Pytia, która prowokuje mnie, nakłania mnie do kolejnych zmagań. I jest to bardzo osobisty spektakl, dlatego też zadbałyśmy wspólnie z dramaturżką i autorką tekstu Patrycją Kowańską, aby różnego rodzaju archiwalne nagrania i osobiste treści opowiedzieć w uniwersalnej formie. Stąd też pomysł na mokument, czyli fałszywy dokument, po to właśnie, aby te wszystkie osobiste sprawy mogły nabrać bardziej abstrakcyjnego i teatralnego charakteru. Dlatego też zdecydowałam się na szkatułkową formę narracji i na grę z performatywnością reprezentacji. A konkretnie performuję w tym spektaklu matkę, która wciela się w syna udającego matkę. Agon to rodzaj fantazji performatywnej, pełen różnego rodzaju zmyłek i tropów.